Gdybyście pilnie zauważyli, co się dzieje z uczestnikami, którzy biorą udział w jakiejś prezentacji, gdzie kieruje się wzrok słuchaczy, proponuję Wam, żebyście sobie zrobili kiedyś taką obserwację. Tu się wyświetla slajd i mówi prezenter, to ludzie wiecie, w które miejsce slajdu patrzą. Z reguły to jest dolny lewy róg. A jaka tam jest informacja? Tam jest informacja, ile jeszcze slajdów. To znaczy, ludzie zastanawiają się, kiedy to się skończy. A jak jest z historią? Z historią jest zupełnie inaczej. Z historią jest tak, że jeżeli ktoś zaczyna opowiadać story, słuchacz jest w zupełnie innym stanie. Może dam Wam przykład. Pamiętam warsztaty dla Orange'a. Wyszła taka pani i powiedziała coś takiego. Słuchajcie, opowiem Wam historię, jak mój ojciec mnie wrobił. W co mnie wrobił? Otóż ja nie pochodzę z Warszawy. Przyjechałam tutaj na studia i również mój młodszy brat przyjechał tutaj, żeby uczyć się w liceum. I ja zostałam wrobiona w opiekę nad swoim młodszym bratem. Nasz tato wynajął nam mieszkanie na Pradze, w związku z tym, że nie znał Warszawy, wynajął nam w najciemniejszym miejscu tej dzielnicy. I słuchajcie, pamiętam, jak za każdym razem pilnowałam się, żeby nie wracać po zmroku, a kiedyś razem z koleżankami w akademiku się zagadałam i już pamiętam, jak wracałam tramwajem, to w którymś momencie pomyślałam sobie, ojejku, będę musiała przejść przez tą ciemną ulicę, ale myślę sobie, no nic, nie mam wyjścia. No i rzeczywiście wysiadłam z tramwaju, wchodzę na tą ulicę, taka długa ulica, i zauważyłam, że na jej końcu stała grupka mężczyzn. Gdy tylko mnie zobaczyli, ustawili taki szpaler i idą w moją stronę. Ja w którymś momencie tak chwyciłam swoją torebkę, pomyślałam sobie, no mam tylko 15 zł, a co tam 15 zł, ale jak mnie zgwałcą, no ale nic, idę. Idę w ich stronę, ten szpaler się do mnie coraz bardziej przybliża, byli tak mniej więcej na około 2 metry, nagle szpaler się rozsunął, i patrzę, a tam stoi jakiś mężczyzna, ja wchodzę między nich, a tam stoi jakiś mężczyzna i na mnie czeka. Podchodzę coraz bliżej niego i nagle słyszę za sobą głos: zostawcie ją, ona jest w mojej kamienicy. I w tym momencie ta dziewczyna kończy i mówi, czyli kluczem w biznesie jest budowanie relacji. I teraz zastanówmy się, w jaki sposób to robić. Kropka. Zauważcie, mówiłem dokładnie minuta 50. I taki efekt daje Ci story. W tym momencie wychodzisz, rozpoczynasz i story w metaforyczny sposób objawia clue Twojej prezentacji, buduje zainteresowanie i teraz ona może powiedzieć, to teraz Wam opowiem o kluczowych zasadach budowania relacji. I teraz wracam do swojej głównej myśli. Pamiętacie ten slajd i tych ludzi, którzy są wpatrzeni w lewy, dolny róg i patrzą tylko i wyłącznie na to, kiedy się to skończy, versus opowiedzenie historii. To, co chciałbym Wam zaproponować, to story po polsku, w tym sensie, że uczestnictwo w szkoleniu, zauważcie, to jest ostatnia moja książka ze storytellingu z podtytułem Story po polsku, to znaczy, tutaj umieściłem same polskie historie z firm, które mieliśmy okazję szkolić. Czyli zbierałem historię, można było powiedzieć, od Tatr do Bałtyku, od Bugu po Odrę, gdzie znajdowałem same dobre polskie historie. I tutaj kładę nacisk na to polskie, dlatego że mam wrażenie, że zbyt często mamy tylko i wyłącznie rzeczy eksportowane. I to uważam, że to jest pewnego rodzaju słabość. A ja pokazuję, że tutaj, w naszym tu i teraz, tworzą się dobre historie i jesteśmy w stanie uczyć się dobrego storytellingu. I do tego Was zapraszam.